Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek z Żuraw Vloguje. Tak właściwie ja za dobrze się nie mam, ale mam nadzieję, że wy się dobrze macie. Mnie męczy choróbsko, już trzeci tydzień nie mogę się jakoś pozbierać, ciągle mi tam na tych oskrzelach coś siedzi, ciągle kaszle i tak harcze i w ogóle. Ale nie o tym miałem mówić. Dzisiejszy vlog będzie dosyć specyficzny na razie w moim wykonaniu, pierwszy taki chyba, ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie takich vlogów troszeczkę więcej. Vlog będzie troszeczkę filozoficzny, troszeczkę refleksyjny, a natchnęły mnie do niego pewne wydarzenia, które się wydarzyły w moim życiu jakieś 3 tygodnie temu. A mianowicie 3 tygodnie temu, pod koniec listopada, zerwała ze mną dziewczyna. Bardzo to smutny fakt, bardzo smutny fakt, nad którym boleję okropnie. W każdym razie, o co mi chodzi? Otóż w trakcie tego, że tak powiem, procesu zrywania, pośród mnóstwa rzeczy nieprzyjemnych, których się od niej nasłuchałem, zostałem oskarżony o to, że jestem egoistą i że kocham tylko siebie. Dlatego nie wiem, co to jest miłość, ale to już mniejsza o rozwinięcie tego tematu. Natomiast chodzi mi o samo to, że zostałem oskarżony o egoizm. I wiecie, co wam powiem? Moja była już dziewczyna miała absolutną rację, bo ja jestem egoistą i się do tego jak najbardziej przyznaję, ale chciałem rozwinąć ten temat dalej, ponieważ dużo nad nim myślałem. Także wspólnie ze swoim, pewnego dnia też wspólnie nad tym myśleliśmy ze swoim przyjacielem, ale w każdym razie doszedłem do takich, a nie innych wniosków, a mianowicie egoistami jesteśmy wszyscy jak jeden mąż i nawet moja była dziewczyna, która mnie oskarżała o egoizm, też jest egoistką. Egoizm ogólnie według definicji to jest miłość własna tudzież nadmierne umiłowanie samego siebie i dążenie do tego, aby było nam jak najlepiej, żeby było nam dobrze, albo żeby że robienie wszystkiego tylko i we własnym interesie, tudzież patrzenie na wszystko przez pryzmat własnego ja i takie patrzenie, żeby wszystko wychodziło tak, żeby było nam jak najlepiej. I oczywiście zgadzam się w pewnym sensie z tym, jestem egoistą i oczywiście całe życie chcę, żeby było mi jak najlepiej, ponieważ wszyscy do tego dążymy i to bez wyjątku. Każdy człowiek jest egoistą, bo gdyby nie był, egoizm ogólnie jest wpisany w naszą ludzką naturę, jest wpisany w nasze mechanizmy biologiczne, biochemiczne, nasze mechanizmy psychologiczne, ale także egoizm moim zdaniem wpisany jest w coś takiego, co się nazywa instynktem przetrwania, tudzież to się tak ładnie nazywa. O właśnie, to się nazywa, bo już sobie przypomniałem, instynkt samozachowawczy. Ponieważ gdybyśmy nie byli egoistami i nie patrzyli na wszystko głównie przez pryzmat tego, przez nasz pryzmat, przez nasz punkt widzenia i tak, żeby nam było dobrze, to po prostu nie zależałoby nam na życiu, tak w skrócie, i mielibyśmy w nosie, czy się nam dzieje dobrze, czy tam się dzieje źle. A natomiast ludzie w większości przypadków, poza jakimiś tam skrajnymi przypadkami typu samobójcy, ludzie psychicznie chorzy i tak dalej, czy pogrążeni, chorujący na ciężką depresję, chcemy żyć i robimy wszystko, żeby przeżyć, a to już samo w sobie jest egoistyczne, ponieważ sprawiamy, żeby naszemu organizmowi było dobrze, żeby mógł żyć, żeby mógł przetrwać, żeby mógł się rozwijać, rozmnażać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w analizie tego całego egoizmu, do którego doszedłem, że każdy z nas jest egoistą i każdy na swój sposób, doszedłem do takich wniosków, że wszystko, co robimy, także to jest taki punkt biologiczno-biochemiczny, punkt widzenia na definicję egoizmu, że wszystko, co robimy, albo do czego dążymy w życiu, co sprawia nam A. satysfakcję, B. zadowolenie, C. sprawia nam przyjemność, jest zachowaniem czysto egoistycznym. I nieważne, czy zadowolenie sprawia nam, czy tam satysfakcję, że na przykład kręcę filmy na YouTube'a, tak, to jest też między innymi czysto egoistyczne z mojej strony, ponieważ nakręcenie tego vloga daje mi jakąś satysfakcję, to, że jakaś tam liczba osób go obejrzy, ewentualnie skomentuje, da łapki w górę,
sprawi, że poczuje się dobrze, że poczuje się doceniony i tak dalej, i tak dalej. I to sprawi, zaspokoi w jakiś sposób mój własny wewnętrzny egoizm, ponieważ sprawi, że będę się czuł lepiej. Z czysto biochemicznego punktu widzenia sprowadza się do tego, że nasz mózg w chwilach takich, które właśnie przynoszą nam poczucie satysfakcji, zadowolenia bądź przyjemności, zaczyna wydzielać tak zwane endorfiny, hormony szczęścia, hormony zadowolenia, które sprawiają, że czujemy się po prostu dobrze. I wszystko, co sprawia, że właśnie te hormony są wydzielane, te substancje do naszego organizmu są wydzielane, jest zachowaniem czysto egoistycznym. I co więcej, ja wam powiem, tak naprawdę to wszystko, co robimy, jest egoistyczne. I jeżeli nawet odnosząc się do miłości, jeżeli mówimy, że kochamy, ponieważ jest nam dobrze z drugą osobą, ponieważ dobrze się przy niej czujemy, ponieważ chcemy coś tam na przykład dla niej robić, coś dla niej się poświęcać, chcemy z nią poświęcać czas, na przykład poświęcając ten czas tej osobie, rezygnujemy z jakichś tam na przykład innych zajęć, innych przyjemności, ale mimo wszystko sprawia nam to przyjemność, to i tak jest dalej czysto egoistyczne zachowanie. I nawet mówi się, że altruizm jest przeciwieństwem egoizmu. Według mnie, według tych wniosków, do których doszedłem, altruizm nie jest przeciwieństwem egoizmu, jest tylko i wyłącznie jego inną odmianą, ponieważ z definicji altruizm jest, takiej definicji słownikowej, podręcznikowej, altruizm jest niby przeciwieństwem egoizmu, ponieważ jest to poświęcanie się dla dobra ogółu, dla dobra innych, ogólnie dawanie z siebie wszystkiego, nie patrząc się na to, czy coś uzyskamy, czy nie, ale to jest tylko, że tak powiem, pierwsze dno tej definicji, a tak faktycznie, gdyby się temu przyjrzeć, to kim jest altruista? Altruista jest taką osobą, która w poświęcaniu się dla innych, w poświęcaniu się dla ogółu, w rezygnowaniu z różnych jakichś tam życiowych sukcesów, rezygnowaniu z życiowych osiągnięć, z przyjemności, z bogactwa i tak dalej, poświęcając się na różne sposoby dla innych, odczuwa co? Zadowolenie, satysfakcję lub przyjemność. Czyli i tak w takim pierwotnym, podstawowym sensie spełnia jakąś tam swoją odmianę egoistycznych zachcianek. I tak to właśnie wygląda, że altruista jest egoistą, tylko troszeczkę innego rodzaju. Są jeszcze inne takie pojęcia pokrewne z egoizmem, czyli egotyzm bądź egocentryzm. I to też jest nic innego, jak tylko bardzo skrajne przypadki egoizmu i egoistycznych zachowań, ponieważ każdy z nas jest egoistą w mniejszym lub większym stopniu, albo w różnych jego odmianach tego egoizmu, tak egoizm, tak jak altruizm był, powiedzmy, jedną skrajnością egoizmu, taką bardziej, nie wiem, w którąś tam stronę, taką lepszą dla ogółu, można powiedzieć, czyli że człowiek się odczuwał przyjemność przez to, że się poświęcał, tak egocentryk lub egotyk skupia się tylko i wyłącznie na sobie. I to jeszcze w taki sposób, że dąży do tej swojej satysfakcji, przyjemności bądź zadowolenia wszelkimi możliwymi sposobami i nie patrzy się na nikogo innego, czyli jak altruista nie patrzył się na siebie, a chciał dobrze dla wszystkich wokół, bo to mu to sprawiało przyjemność, tak egocentryk bądź egotyk ma na odwrót, czyli po prostu skupia się tylko i wyłącznie na sobie i dąży do zaspokojenia swoich egoistycznych potrzeb i pobudek za wszelką możliwą cenę i po trupach, tak zwane po trupach do celu i nie licząc się z nikim i z niczym. Więc to by było chyba na tyle na temat egoizmu. Więc tak, wniosek jest taki, jeżeli ja jestem egoistą, ty jesteś egoistą i ty też jesteś egoistą. Wszyscy jesteśmy egoistami, każdy na swój sposób. Tak, nie ma to, jak ktoś ci właśnie telefonem przerywa vloga, jeszcze się nie odzywa, tylko rozłącza, nie wiem, może jakaś cicha wielbicielka, ale dobrze, jeszcze nie wypuściłem tego vloga w eter. W każdym razie, tak jak powiedziałem, ujęcie wcześniej,
Wszyscy jesteśmy egoistami i moja była miała rację. I jeżeli wasza była oskarża was o egoizm, no to też ma rację. Jeżeli wy ją oskarżacie o egoizm, to też macie rację, bo wszyscy jesteśmy egoistami, każdy na swój sposób i każdy ten egoizm w jakiś sposób sobie realizuje, bo wszyscy dążymy do tego, żeby było nam dobrze, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy się czuli zadowoleni, usatysfakcjonowani, czy ogólnie, żebyśmy odczuwali jakąś tam przyjemność z życia. Więc egoizm jest zdrowym chyba przejawem instynktu samozachowawczego w człowieku. Oczywiście, jak ze wszystkim, nie należy z niczym przesadzać. Czyli najlepiej złoty środek, egoizm tak, ale też pomieszany troszkę z altruizmem, czyli z tą taką odmianą skrajną egoizmu dla innych, w poświęcaniu się dla innych. I wtedy coś być może dobrego z tego w naszym życiu wyniknie. I to by było chyba tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten mój troszkę przefilozofowany i przegadany vlog wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuk w górę, sprawcie mi przyjemność, czyli zaspokójcie moją egoistyczną pobudkę. Napiszcie jakieś komentarze, co myślicie na ten temat, czy mam rację, czy nie mam racji. Czy chcecie więcej takich pseudofilozoficznych vlogów, może podrzucicie mi jakieś tematy w komentarzach, to ewentualnie się do nich odniosę i być może coś na ten temat nagram. Bo takie vlogowanie na konkretny temat, kiedy mam o czym gadać, kiedy mam o czym nawijać, jest bardzo, bardzo fajne i mi się to bardzo podoba, czyli odczuwam zadowolenie, czyli zaspokajam kolejną swoją egoistyczną pobudkę. I tym miłym akcentem pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do zobaczenia i cześć!